jest ci trochę przykro, że tej inauguracji nie możecie mieć tutaj u siebie, albo że chociaż ten mecz domowy, powiedzmy, był w drugiej kolejce, tylko że będziecie trochę to święto w Bytomiu odkładać, a wiadomo, że aura dzisiaj jest bardziej sprzyjająca niż będzie za kilka tygodni. No, wielka szkoda. Niestety tak się to poukładało, że jesteśmy zmuszeni zagrać te pierwsze 6 meczów na wyjeździe, aczkolwiek jak sobie tak patrzyłem w terminarz i faktycznie gralibyśmy pierwszy mecz z Goczałkowicami tutaj, czyli przyjechałby jeszcze Łukasz Piszczek, kolejny magnes dla kibiców, to pewnie rozmawialibyśmy o tym, jak mówić i komunikować, że było tylko 999 kibiców, bo wiem, że powiat mocno czeka na tą trzecią ligę. Z kim nie rozmawiam, to wiele osób się zapowiada, że na te mecze przyjedzie. My też na pewno w momencie, kiedy będziemy grali u siebie, chcemy te godziny meczów dopasowywać do tutaj powiatowych drużyn, żeby to nie kolidowało, bo zależy nam na tym, by jak najwięcej kibiców mogło przychodzić tutaj na mecze. Mamy to szczęście, że długo trzeciej ligi w powiecie nie było. Szczęście, nieszczęście, różnie można to nazwać. I wiemy, że ta koniunktura na to, co będziemy tutaj robić, będzie naprawdę bardzo duża. Liczę też po cichu, że ten Wrzesień będzie łaskawy pogodowo, bo wiadomo, dzisiaj kibic przychodzi też na mecz, ale pogoda musi sprzyjać i wtedy tych kibiców jest dużo. Ale za to później duża nagroda dla kibiców w marcu, oby marzec też był ciepły, że w marcu mamy te 6 kolejek u siebie i tam wręcz niektórzy się już znudzą od Rąby Tomoczeństwa. Okej, to na dzisiaj, kiedy kibice będą mogli zobaczyć Odrę u siebie, bo wiadomo, no, jak ktoś chce, to zawsze na wyjazd może się wybrać, zakazu nie ma. Natomiast kiedy w meczu domowym Odrę będzie można na dzisiaj po raz pierwszy zobaczyć? Na dzisiaj to będzie 7 kolejka ze Śląskiem 2 Wrocław. Jest to początek września, dziś około 10, bo tam parę kolejek mamy w środę, więc mam nadzieję, że to będzie taka graniczna data. Mówiliśmy też o tym, że może ten Śląsk będzie przełożony i pierwszą kolejką będzie dopiero ta kolejka 8 z Rakowem, chyba 2, ale na razie dzisiaj pilnujemy, jak widać po prawej, boisko rośnie całkiem dobrze, mamy jeszcze miesiąc, by to dobrze przygotować i mam nadzieję, że naprawdę uda nam się dotrzymać tego terminu. Ostatnie pytanie, czy jako prezes klubu jesteś zadowolony z tego, co udało Wam się zrobić w tym letnim oknie transferowym, które de facto jeszcze trwa, ta kadra jest taka, jaką no, widziałbyś, że tak powiem, bez zastanowienia, bez mrugnięcia okiem przed startem przygotowań? Chwilę przed tym, jak tu się pojawiliście, mieliśmy w szatni takie spotkanie z zawodnikami i powiedziałem im, że przed startem ligi mówienie o celu czasami się opłaca, czasami nie, ale dzisiaj nie znamy kadr poszczególnych zespołów i uważam, że naprawdę trzeba podejść do tego w taki sposób, że walczymy o pełną pulę. Powiedziałem tym zawodnikom, że dzisiaj ich tutaj dobrałem do tego projektu, uważam optymalnie i nie mają prawa w siebie nie wierzyć, bo ja w nich wierzę bardzo mocno. Ja w tą kadrę, którą udało się tutaj zbudować, wierzę w taki sposób, że widziałem tych chłopaków na treningu, widziałem ich w meczach i możemy naprawdę napsuć krwi wielu i to nie wynika, jeszcze raz powtórzę do tych wszystkich, którzy potrafią to mówić z mojej zarozumiałości czy buńczuczności, tylko z pewności siebie i z wiary w tych chłopaków, których tutaj widzimy, bo ja uważam, zero kompleksów i wchodzimy do tej trzeciej ligi i nie zamierzamy tam mówić o tym, że chcemy skromnie przegrywać, bo to jest w ogóle nie w moim DNA i to nie ma być w DNA tych chłopaków i dlatego, tak jak mówię, kadra jest naprawdę, uważam, bardzo dobra, bardzo mocna, dużo się zmieniło w tej kadrze, ale monolit pewien pozostał i z tego się bardzo cieszę. Zaczynacie sezon w zasadzie poza domem i długo będziecie poza tym domem. Będzie to miało Twoim zdaniem dla Ciebie, dla zespołu jakieś znaczenie na początku tego sezonu? Zobaczymy, no na pewno nie jest to prosta sytuacja, bo czujemy się dobrze tutaj na miejscu, te mecze wyglądały ok, ale graliśmy też 2 sparingi na wyjazdach i to nie na prostym, nie na łatwym terenie, więc no ja jestem pełen optymizmu przed startem tego sezonu. No wiadomo, że to jest po prostu sytuacja, bo gramy na wyjeździe. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale no zespół jest zmotywowany do walki. Dużo zmian w Bytomiu, wiadomo, w tym krótkim okresie przygotowawczym Ty przyszedłeś. Dużo zmian zawodniczych. Jak jeszcze, że tak powiem, dużo czasu Twoim zdaniem potrzebujecie jako zespół, żeby to wszystko zatrybiło, bo podejrzewam, że te 3 tygodnie, no to jest za mało, żeby zespół, że tak powiem, złapał te wszystkie automatyzmy, które chciałbyś, żeby złapał. No na pewno trochę czasu potrzebujemy, no ostatni sparing właśnie z Muszeninem pokazał, że troszeczkę takich praktycznych rzeczy musimy dopracować na pewno, bo przy sposobie grania to już mieliśmy nieco problem z funkcjonowaniem w ataku pozycyjnym, ale to jest kwestia tylko czasu. Jest fajna rywalizacja i myślę, że na podstawie tego można
zachować i dzięki temu myślę tego czasu potrzebujemy mniej niż więcej. Ta kadra, którą macie, którą masz, ta kadra jest zamknięta, czy też jeszcze, że tak powiem, jest tutaj pomysł, żeby być może już po rozpoczęciu właśnie rozgrywek i po tym, jak zobaczycie, jak to wygląda w boju, jeszcze tutaj kogoś dokoptować? To znaczy, no raczej mamy zamkniętą kadrę. Już generalnie teraz jakby miał ktoś przyjść do klubu, to musiałby to być zawodnik naprawdę z dużą jakością piłkarską i pewnymi doświadczeniami jeszcze widzę. Tak gdzieś tutaj z zarządem, z prezesem, ze sztabem na ten temat rozmawialiśmy. Jest młody zespół, jest kilku doświadczonych zawodników, jest dużo zawodników, którzy chcą wybić się w tej trzeciej lidze i iść wyżej. Więc myślę, że to jest taka fajna baza i do pracy, i do zdobienia fajnego wyniku. Dzięki serdecznie. Dzięki. Dziękuję.